Witam wszystkich kolegów, koleżanki, dobry lot. Jak co roku o tej porze przygotowujemy parę gołąbków na aukcję na portalu Pirzebuk. Akurat w tej partii przygotowałem 8 gołąbków, które są bardzo ciekawym materiałem do zaoferowania z moich topowych gołębi. Także każdy, który się zapozna z rodowodami tych gołębi, może sobie coś do swojej hodowli dopasować lub wybrać. To ja panie Łukasz się zapytam, bo pan teraz mówi o aukcji, a ja zapytam o sezon, bo jesteśmy praktycznie na końcówce już sezonu lotu gołębi młodych. Jak ten sezon wyglądał w pana hodowli? No jeżeli mam powiedzieć o sezonie 24, to powiem najpierw o sezonie lotów gołębi dorosłych, który był sezonem na pewno niełatwym ze względu na warunki pogodowe, bo wiele tych lotów było pod wiatr, przy wysokiej temperaturze. W mojej ocenie dla mnie sezon jeden z wielu dobrych sezonów. Mogę tylko powiedzieć, że do lotów zgłosiłem 90 gołębi, 80 gołębi zakończyło sezon lotowy, także te straty były znikome. Przede wszystkim zginęło parę rocznych gołębi. Z wartościowych ptaków praktycznie nie zginęło nic. I jeśli chodzi o wyniki, to w mistrzostwie punktowanym na szczeblu oddziału wprawdzie zająłem drugie miejsce. W kategorii A pierwsze, w kategorii C pierwsze, w kategorii D pierwsze. Także tutaj nie mam co narzekać. Natomiast jeśli chodzi o szczebel wyższy, okręg, to jestem wicemistrzem okręgu w kategorii C. W poszczególnych innych mistrzostwach też plasuje się na wysokich pozycjach, wprawdzie nie w pierwszej trójce, ale są to pozycje wysokich przodowników. Jeśli chodzi o region, no to jeszcze jesteśmy przed weryfikacją. Nie powiem na ten temat nic. Natomiast generalnie sezon lotów gołębi dorosłych w moim wydaniu był dobry i tego się trzymam. Jeśli chodzi o loty gołębi młodych, akurat w naszym oddziale przebiegają te loty, przebiegały, można powiedzieć, bardzo dobrze w stosunku do naszych sąsiadów, do innych oddziałów. Jesteśmy po 4 lotach, straty mamy normalne, że tak powiem. Żadnych jakichś tam tąpnięć wielkich nie było. Nie udało nam się zrobić 5 lotu ze względów atmosferycznych. Przesunęliśmy to o 1 tydzień. Kolejne warunki pogodowe są bardzo złe. Przesuwamy to na kolejny tydzień. Wprawdzie lot jest 300 km, więc chcemy tym gołębiom zapewnić optymalne warunki. Również hodowcom, żeby się tymi gołębiami cieszyli, a nie patrzyli na puste siodełka w gołębnikach. Tak jak to w wielu miejscach występuje, tak jak powiedziałem na wstępie. Ja osobiście na chwilę obecną na 52 zgłoszone gołębie mam 48 po 4 lotach. Jestem na 3. miejscu. Lotuję mutkami klasycznie z siodełka, bez jakichś tam wielkich trików. Ci dwaj, którzy są przede mną, no to są hodowcy, którzy mają zaciemniane gołębie. No to wiadomo, że te gołębie mają przewagę, ale mam tą satysfakcję, że wielu zaciemniaczy jest za moimi plecami, mimo prowadzenia mutków metodą tradycyjną, klasyczną. Ja je przysposabiam do życia i lotów na 4, 5, 6 lat, a nie na jeden sezon lotowy. W każdym razie nie jestem przekonany do tych zimowych mutków prowadzonych trochę nienaturalnie, jak normalne mutki. Tak to wygląda. Także sezon niełatwy, ale narzekać nie mam na co. A zdarzały się jakieś problemy zdrowotne? Jak i u gołębi dorosłych, tak i u młodych? To znaczy, jeśli chodzi o zdrowotność w moim stadzie, nie miałem praktycznie żadnych problemów w lotach gołębi dorosłych. Kolega Borkowski z Koby był zapraszany, 2 razy robił badania. 2 razy praktycznie wychodziło totalne zero, czyściutkie wszystko. Także jeśli chodzi o zdrowotność w lotach gołębi dorosłych,
była bez zarzutu. Natomiast jeśli chodzi o loty gołębi młodych, na chwilę obecną nie miałem żadnych przypadków chorobowych, żadne jakieś tam symptomy oryntozy czy adeno, czy coś w tym sensie. Słyszę to na okrągło, że ludzie się z tym problemem mierzą. Niektórzy nie umieją się z tym poradzić, niektórzy przypuszczam, że przez to te gołębniki tak opróżnili, bo gołębie nie były w 100% zdrowiu i te gołębie po prostu zostały na trasie. Ja na chwilę obecną staram się suplementować te gołębie jak najbardziej różnymi środkami naturalnymi, żeby te gołębie po prostu stymulować, uodparniać, wzmacniać, żeby nie sięgać po te antybiotyki, które w razie czego, kiedy trzeba będzie wziąć, zadziałają, tak? A nie poprzez nagminne stosowanie, bo wiem na pewno, że wielu kolegów te antybiotyki stosuje dużo, dużo za dużo. Czyli zdecydowanie nie jest pan zwolennikiem podawania antybiotyków zapobiegawczo? No, antybiotyk zapobiegawczo to trochę dziwnie brzmi, bo jeżeli nie mamy grypy, no to nie będziemy jedli aspiryny, tak? Żeby tej grypy nie złapać, bo jeżeli ona ma przyjść, to ona przyjdzie, a kiedy ją będziemy mieli, wtedy zjemy ten antybiotyk i mamy nadzieję, że to zadziała. Kiedy nasz organizm będziemy cały czas faszerowali tym danym antybiotykiem czy lekarstwem, no to wtedy, kiedy powinien zadziałać, na pewno nie będzie taka skuteczność, jak powinno to być. Także stosuję, nie mówię, że nie stosuję, bo czasami trzeba zastosować czy jakieś tam jednostce, ale nie ogólnie, żebym całe stado faszerował jakimiś środkami, które są niepotrzebne akurat na ten okres, nie? To ostatni temat, panie Jurku. To temat, który się teraz jakby zbliża, bo kończymy już loty gołębi młodych, czyli okres pierzenia. To z uwagi na Columbexa ma pan dostęp do wielu produktów. Jak będzie wyglądał ten okres pierzenia tych panów hodowli? Jakie karmy, jakie suplementy, jak to będzie przebiegało? Okres pierzenia wiadomo, że już w tej chwili ruszył pełną parą. Dorosłe gołębie są w mocnej fazie pierzenia. Dostają to, co najlepsze. Jeśli chodzi o karmę, no to nie będę tutaj faworyzował żadnej firmy, ale wszystkie ziarnka, które są na polskim rynku, te gołębie mają w swoim karmiku. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, kładę bardzo duży nacisk na przeróżne mieszanki mineralne, tak zwane gryty. Na tym nie oszczędzam, bo nie ukrywam, że gołębie lotowe, czyli wdowce, chowią w tej chwili po jednym młodym. Okres pierzenia dodatkowo potęguje, że ten gołąb ma bardzo duże zapotrzebowanie na minerały, mikroelementy i tak dalej. Dlatego szczególnie duży nacisk kładę, żeby te mieszanki mineralne były na co dzień świeże przede wszystkim. I widzę, jak te gołębie to pobierają. Natomiast tak jak powiedziałem na temat karmy, karma wysokobiałkowa, karma oleista, również z tymi ziarnami oleistymi nie ma co przesadzać, bo pióro, żeby się dobrze wykształciło, nie może dziko po prostu być podpędzane przez te nasiona oleiste, tylko musi mieć swoją akurat strukturę, swoją moc. Uzyskają tylko wtedy, kiedy będzie miał dostęp i do węglowodanów, i do białka, i do tłuszczów w wyważonej ilości, tak? Natomiast również dwa razy w tygodniu dostają kąpiel. Kąpiel i w soli, i ocet jabłkowy. I po prostu została mi na przykład z lotów dorosłych Blitzform. To też parę kropli idzie do wody. Oczywiście po sezonie lotowym wszystkie gołębie przejrzałem, jeśli chodzi o wizualne pasożyty, tak zwane pirojady, najpopularniejsze. Nie ukrywam, że niektóre gołębie trzeba było wypryskać Ardapem, mimo że przed lotami były czyściutkie. Wiadomo, 14 lotów w kabinie w różnym towarzystwie to
różnie to wyglądało. Niemniej wszystkie zostały wypryskane. No i Ardab zupełnie się wystarczył, żeby usunąć pirojady? Jeśli chodzi o Ardab, to powiem, że to jest najlepszy dostępny środek w tej chwili na rynku, w mojej ocenie. I załatwi sprawę na pewno pasożytów zewnętrznych, nie tylko pirojadów, ale wszelkie pszczoły, wszy, tak samo w celach lęgowych, w gniazdach. Natomiast, tak jak powiedziałem, sól kąpielowa też swoje robi. Nie wszystkie może sole, ale są takie sole na rynku, które mają w minimalnym stopniu, wiadomo, że w minimalnym, bo tak, takie są zalecenia, takie są normy, ale również w pewnym sensie działa to przeciwko tym pirojadom. Również inny gatunek soli o dużej zawartości magnezu, który jest wchłanianie poprzez skórę w czasie kąpieli, również bardzo pozytywnie wpływa na nasze gołębie, jak również na ten układ pierzeniowy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie stronię od sałaty, oczywiście z mojego ogródka, czy szpinaku, nie jakichś tam ilościach, tak jak dla królika, ale również te menu im wzbogacam, podając tą zieleninę. Ostatnio bardzo mam dostęp do jarmużu, który ten jarmuż, te gołębie wręcz uwielbiają. Także to wszystko wpływa na ich kondycję, na ich na pewno jakość upierzenia. I gołębie się pierzą w tej chwili naprawdę bezproblemowo. Zresztą widzę, ile tego tych starych piór jest i pod kratami w gołębiku i na obejściu. Także jestem w takim okresie teraz nieciekawym, bo trzeba sprzątać podwójnie. No, gołąbki się fajnie pierzą. Temperatura im też sprzyjała. No teraz akurat mamy te chłodne dni, ale myślę, że to się znowu dalej unormuje i jesień będzie przebiegała już, jeśli chodzi o okres pierzenia, bez zakłóceń. Również gołębie w okresie obecnym zimowym będą pozamykane, nie będą oplatywane. To znaczy, ja jestem zwolennikiem wypuszczania gołębi, ale ostatnie dwa lata jestem tutaj po prostu zmuszony przez naszych przyjaciół drapieżnych również do zamknięcia tych gołębi i w tej chwili tylko bacznie obserwuję, co się dzieje, no ale na razie odpukać nie zauważyłem żadnego zagrożenia, oby nie było za późno. Niemniej, kiedy gołębie przejdą tą główną fazę pierzenia, no, będę musiał je przymknąć. W tej chwili jeszcze nie chcę robić tej przykrości, żeby jeszcze się wylatały i tak dalej, ale niewiele czasu zostało, że będą musiały być przymknięte, nie? Tak już tyle, Antoc. Pozdrawiamy. Dobry lot. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dobry lot.